proszę o wprowadzenie pocztów sztandarowych. Poczet Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Radom. Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiedni Letnisku. Wysłuchajmy teraz jeszcze piosenki do powstańczej do czasu wybicia godziny W. Pierwszy sierpień, dzień sławy, powstał namiot markowy, by uwolnić stolicę od zła. I zamknęli na dachy parkowy i gmachy biało-czerwonych sztandarów nas. O, jaka rozkosz się w sercu rozpina, gdyby z ręku gra. Zaczyna wolna Warszawa ma. Mosty naszej mocnej stolica, katedralna być. Bo gdy naród pochwycił za orędź, musi wolnym żyć. Nasi śmiało broń noszą, Niemcy ręce podnoszą i od strachu już każdy z nich drży. A wtem wola się łamie, Niemcy w każdej są granie i stawiają Polaków pod mur. Smyka skały króciutkie, potem jęki cichutkie, a zginie zakaz widać ród. Tak to giną Polacy, bohaterscy chłopacy, którzy chcieli Warszawę wolną mieć. O, jakaż rozkosz się w sercu rozpina, gdy dziś w ręku gra. Nawet chwili, gdy się nie zaczyna, wolna Warszawa ma. A nie ma już czym. Nie ma domu, rodziny, ni kochanej dziewczyny, tylko oczy zachodzą na mgłą. Chociaż serce nas boli, trzeba wstręt własnej woli, to mamy sobie nie. Chociaż serce nas boli, trzeba iść wbrew swej woli, kanałami przewinać się w to. Jakaż rozpad się w sercu rozpina, walczyć nie ma czym. Od co idzie z kopelką dziewczyna, by zapłacić.
godzina W wybiła. Do hymnu. Bezkarnie zginęło, gdy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się. Przejdzie Wardę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Tak czarnecki do Poznania, po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Rady Gminy Jednia Letnisko, pana Jerzego Chrzanowskiego. Witam szanownych... Przepraszam bardzo. Proszę. Witam szanownych państwa na uroczystościach z okazji 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Mieszkańcy Jedni Letnisko w hołdzie powstańcom warszawskim. Witam serdecznie współgospodarza dzisiejszych uroczystości, pana Alberta Bobrowskiego, pełniącego funkcję wójta gminy Jednia Letnisko oraz radny gminy Jednia Letnisko, a w imieniu pana wójta i rady gminy witam
mieszkańców gminy Jednia Letnisko. Mam ogromny zaszczyt powitać sztandar Światowego Związku Żołnierzy AK i delegację związku z panią Marianną Tarłowską, naszą czcigodną seniorką. Wielki zaszczyt. Wielki zaszczyt, że jest tu pani z nami. Bóg zapłać. Witam poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej. Witam serdecznie posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Dariusza Bąka, jednocześnie byłego wieloletniego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Witam serdecznie pana Tadeusza Osińskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Radomskiego. Witam serdecznie pana inspektora Romana Jaśkiewicza. Może za chwilę przybędzie. Komendanta Miejsko-Powiatowego Policji w Radomiu. Witam pana Tomasza Wróbla, przewodniczącego Rady Gminy Pionki. Witam radnego powiatu radomskiego, pana Pawła Dziewita. Witam panią Małgorzatę Kalińską, prezes Stowarzyszenia Miłośników Jedni Letnisko wraz z członkami stowarzyszenia. Witam wieloletniego dziekana Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, profesora zwyczajnego Jerzego Żuchowskiego, letniego mieszkańca Wrzosowa. Witam delegację leśników, pana nadleśniczego Przemysława Gębarzewskiego, pana Zdzisława Żaczka i pana Artura Golczewskiego. Gorąco witam naszych jedleńskich strażaków i funkcjonariuszy policji z prezesem OSP w Jedni Jarosławem Galbarczykiem oraz kierownikiem posterunku panem aspirantem Marcinem Szamborem na czele. Witam piłkarzy Ludowego Klubu Sportowego Jodła z panem kierownikiem drużyny Markiem Krzaczkowskim. Gorąco witam sołtysów Sowec gminy Jednia Letnisko, letników i wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Proszę o zabranie głosu pana wójta Alberta Bobrowskiego. Nie działa, tak? Szanowni Państwo, napisano wiele tomów na temat powstania, powstańców, wiele tomów ksiąg. Nakręcono wiele filmów, napisano wiele wierszy, a także skomponowano wiele piosenek. Kim byli powstańcy? Szanowni zebrani, co to za ludzie? To byli ludzie, którzy, kiedy wybiła godzina W, postawili do dyspozycji ojczyzny najwyższą wartość dla człowieka. Tą wartością było ich życie. Wielu z nich powstania nie przeżyło. Ci, którzy przeżyli, mieli doświadczenia bardzo przykre i bardzo drastyczne. Powstańcy nie kalkulowali, powstańcy nie patrzyli na siłę okupanta, na przewagę wojsk okupanta. Oni, tak jak powiedziałem, postawili do dyspozycji swoje życie i cześć ich pamięci. Dziękuję. Na ciebie, 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 na ciebie
Szanowni zebrani, już drugi rok z rzędu spotykamy się w tym miejscu 1 sierpnia, by uczcić pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego. Zawsze mocno to akcentuję, że czcimy rodaków, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny, a nie sam fakt wybuchu powstania. Ocenę wybuchu powstania zostawmy historykom i specjalistom od wojskowości. My, którzy zostaliśmy wychowani przez tych, którzy przeżyli, mamy obowiązek oddawać hołd tym, którzy zginęli za to, byśmy żyli w wolnym kraju. A Polacy w lecie 1944 roku pragnęli wolności. Z relacji świadków tamtych czasów wiemy, jaka atmosfera panowała wówczas w Warszawie. Nie wiadomo, czy nawet bez rozkazów w którymś momencie samoistnie nie chwycono by za broń. Po 5 latach Polacy byli w stanie zrobić wszystko, by wyswobodzić kraj z niemieckiej okupacji. Zdecydowano się na walkę bardzo nierówną, z góry beznadziejną. W momencie wybuchu powstania Armia Krajowa w Warszawie liczyła 40 tysięcy żołnierzy, w tym kilka tysięcy kobiet. Miała 1700 pistoletów, 1000 karabinów, 300 pistoletów maszynowych, 60 ręcznych karabinów maszynowych, 7 ciężkich karabinów maszynowych oraz 25 tysięcy granatów. Przeciwko powstańcom Niemcy rzucili w sumie około 50 tysięcy doborowo wyposażonych żołnierzy i SS-manów. Polacy walczyli sami. Stojące po prawej stronie Wisły alianckie przecież oddziały radzieckie biernie przyglądały się beznadziejnej walce. Walce, która kosztowała nas tysiące ofiar. O powstaniu warszawskim możemy mówić w wielu wymiarach. My tu w Wiedniu wspominamy ofiary II wojny światowej pochodzące z naszych miejscowości, jak choćby świętej pamięci Marię Usakowską, córkę nadleśniczego Jedni Stefana Usakowskiego, która poległa 4 sierpnia w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Wspominamy ją i innych, także bezimiennych bohaterów, bo bohaterstwo, ofiarność i zaciętość powstańców są największym w naszej historii przejawem walki o wolność. Byłoby ciężkim błędem nie docenić, a co gorsza odżegnywać się od takich wartości, jakimi kierowali się Polacy w sierpniu 1944 roku. Część przeżyło i uczyło nas, jak kochać Polskę. W tym miejscu chciałbym przywołać postać zmarłego niedawno świętej pamięci Andrzeja Zaleskiego, redaktora Ekoradia, bardzo związanego z Jednią i Puszczą Kozieniecką, także powstańca warszawskiego. W maju tego roku na zaproszenie pani Wandy Gębarzewskiej, dyrektor Ośrodka Lasów Państwowych, uczestniczyłem w Święcie Polskiej Niezapominajki, które tu rokrocznie organizował pan Andrzej, wspólnie z Lasami Państwowymi. Miałem przyjemność rozmawiać z panem Andrzejem i dla mnie, też przecież już dojrzałego człowieka, była to kolejna lekcja patriotyzmu. W sierpniu 1944 roku na bój poszła polska elita. Część oddała życie za ojczyznę, część przeżyła. Musimy pamiętać także o tych, co przeżyli, a potem przez kilkadziesiąt lat uczyli nas miłości do ojczyzny. Dlatego chciałbym, żebyśmy wspólnie, samorząd gminy, Stowarzyszenie Miłośników Jedni i Lasy Państwowe upamiętnili na naszej ziemi postać pana redaktora Andrzeja Zalewskiego w dowód wdzięczności za jego życie i działalność publiczną. Powstańcy Warszawy, wszyscy polegli w walce o wolność podczas II wojny światowej. Gmina Jednia Letnisko zawsze będzie o was pamiętać. Cześć waszej pamięci. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Dariusza Bąka. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, zaproszeni goście, wymienieni szczególnie przez pana przewodniczącego Rady Gminy Jednia Letnisko. Chylę czoła przed podstawami sztandarowymi, przed sztandarami żołnierzy Armii Krajowej, a także przed sztandarem Ochotniczej Straży Pożarnej. Szanowni Państwo,
Powstanie warszawskie to zryw, do którego wracamy my, Polacy, ceniący patriotyzm i kochający ojczyznę. Zginęło ponad 200 tysięcy ludzi. Powstanie trwało 63 dni. Wydawało się, że w beznadziejnej sytuacji zrywają się do walki o Polskę. Ale ta sytuacja nie była beznadziejna. Dlatego, że liczyli na sojuszników i liczyli na tych, którzy dochodzili już do Wisły. I jako gospodarze. Armia Krajowa, największa armia podziemna świata, licząca około 300 tysięcy żołnierzy, nie mogła czekać i stać z bronią u nogi. Właśnie zerwała się do walki. Przyłączyli do nich mieszkańcy Warszawy. Ponieśli śmierć w zdecydowanej większości, a miasto zostało zrównane z ziemią. Jakie dla nas wnioski? Czy to była daremna ofiara? Twierdzimy, że nie. Ta ofiara nie była daremna. Ta ofiara to wyraz umiłowania naszej ojczyzny, ale równocześnie dla nas wskazanie, jak często sojusznicy i najbliżsi sąsiedzi potrafią nas traktować. I dzisiaj żyjemy w Polsce, gdzie mamy do czynienia z przeróżnymi sytuacjami, gdzie można wyprowadzać analogie. Jesteśmy teraz świadkami strasznych katastrof lotniczych. Najpierw Kasy w 2008 roku pod Mirosławcem, gdzie ginie kwiat polskiego lotnictwa, a później pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku ginie kwiat narodu polskiego i władz polskich. I cóż my dzisiaj możemy o tym wszystkim sądzić? My, którzy mamy do czynienia z ustawianiem i zagospodarowaniem naszej ojczyzny. Czy też powiemy, że to przypadek, jak próbują nam niektórzy mówić, albo mówią niektórzy rządzący, mówią nieodpowiedzialne zachowanie tych, którzy dopominają się prawdy. Tak mówią co niektórzy. Czy to jest właściwe? Proszę, odpowiedzmy sobie, szanowni państwo. Czy to jest właściwe? Jeżeli mamy się kierować patriotyzmem, umiłowaniem naszej ojczyzny, to powinniśmy wspólnie, razem, jednym głosem mówić. Żądamy prawdy. Gratuluję władzom Jedni Letnisko i dziękuję zarazem za to, że u was z takim przejęciem i z takim szacunkiem odnosicie się do powstańców Warszawy. Chwała bohaterom. Dziękuję bardzo. Podczas II wojny światowej. Bidas Andrzej, Bidas Mieczysław, Chmielewski Stefan, Chochowski Wojciech, Adamus Alicja, Dzierko Władysław, Dąbrowski Tadeusz, Gierwatowski Bogusław,
Gierwatowski Józef, Graczyk Jerzy, Graczyk Józef, Jaworski Feliks, Kobiałko Marian, ówczesny naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiedni Letnisko, Kobułecki Jan, Koreń Grzegorz, Kowalczewski Edward, Kurkowski Marian, Łusakowska Maria, córka nadleśniczego Jedni Stefana Łusakowskiego, poległa 4 sierpnia na Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Piekarska Jadwiga, Piekarska Zofia, Piekarska Stanisława, członkini zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Wiedni Letnisko, Piekarski Jan, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Wiedni Letnisko, Szczepański Feliks, Szwarcer Stanisława, Trybuła Mateusz, Wesołowski Józef, Wach Zdzisław, Wojciechowski Piotr, Wojciechowski Ryszard, Wojtecki Wiktor. Cześć ich pamięci. Dziękuję bardzo. Proszę spocząć. Proszę o zabranie głosu panią Marię Krawczyk ze Stowarzyszenia Miłośników Jedni. Witam. Ja w bardzo skrótowej formie chciałabym poprowadzić państwa przez kolejne etapy powstania, prezentując fragmenty poezji powstańczej, które oddawały aktualny wtedy nastrój i klimat tamtych dni. Najtrafniej te pierwsze godziny przed wybuchem powstania oddawały słowa hymnu Polski podziemnej, które, przypomnę, brzmią tak: naprzód do boju, żołnierze Polski podziemnej, za broń. Boska potęga nas strzeże, woła do boju was dzwon. Godzina nam pomsty wybija za zbrodnie, mękę i krew. Do broni, Jezus Maryja, żołnierski woła was zew. To przed powstaniem, w pierwszych dniach sierpnia, w pierwszym tygodniu powstania, powstał wiersz, w którym na pierwszy rzut wybija się i widać entuzjazm, energię i przede wszystkim poczucie wspólnoty mieszkańców i powstańców. I znów walczy dzielna stolica, znów spowiły ją łuny i dym i na krwią zbroczonych ulicach znów wolności rozlega się hymn. Choć mundury nie zdobią nam ramion, choć nie każdy z nas nawet ma broń, cała ludność Warszawy jest z nami. Każdy Polak podaje nam dłoń, bo my, walcząca Warszawa złączona ofiarą krwi, nasz cel to honor i sława, potęga przyszłych dni. Nieznane jest nam słowo trwoga, nie zgnębi nas zdradziecki wróg. Kto żyw, ten z nami, na wroga, tak nam dopomóż Bóg. Jednak w tych pierwszych dniach sierpnia powstał też wiersz wizjonerski. Jego twórcą był spiker powstańczej radiostacji Błyskawica, który napisał tak: nadajemy komunikat z Warszawy. Nadzwyczajny komunikat z Warszawy. Stacja Armii Krajowej melduje. Bój skończony i nic oprócz sławy. Wieść niesiemy do innych narodów, konferencji i przyjaciół i braci. Lud stolicy za wolność zapłacił swoim życiem. Rozgłoście, ponieście, wolni, wolni. Już pełzną po mieście trupi odór od szańców do szańców. Milion legło wśród gruzów powstańców. Wolni, wolni od kajdan i życia. Stacja Armii Krajowej melduje, że nadała swój program ostatni. Błyskawica, Warszawa, zwycięstwo, Surmy, bratnie fanfary, przekleństwo. A potem pod koniec sierpnia 1944 roku wiersz, którego autorem jest Zbigniew Jasiński, i wiersz ten ukazuje już świadomość ogromnej ceny, jaką przyszło zapłacić za tę walkę. Gdzie sierpień? Gdzie nasz złoty sierpień? Kłosy żytnie, brzęk pszczoły i cichy szept liści. Nic prócz trupów i ruin, spustoszeń i cierpień, mord, pożoga, szaleństwo. Sierpień nienawiści. I tak już 3 tygodnie i będzie ich więcej. Więcej będzie zabitych, kalekich, bezdomnych,
Kto wie, czy ujrzymy, jak złocą się kłosy. Mord, pożoga, szaleństwo. Brat, dom, słońce, bomby. 3 tygodnie, 3 wieki. To dosyć. To dosyć. Drugi wiersz to ten znany, więc nie będę mówiła całości, ale ten, który kończy się tak. Halo, tu serce Polski, tu mówi Warszawa. Niech pogrzebowe śpiewy wyrzucą z audycji. Nam ducha starczy dla nas i starczy go dla was. Oklasków też nie trzeba. Żądamy amunicji. Potem, gdy już jasne się stało, że może nie być zwycięstwa militarnego ani politycznego, bój szedł o zwycięstwo moralne. Wiersz do powstańca. Pamiętaj, nie wolno ci zwątpić w wolność, co przyjdzie, choćbyś padł. Pamiętaj, że na ciebie patrzy ogromny, zdumiony świat i wiedz, że krokiem w nędznym bucie jak pomnik dziś w historię wrastasz. I wiedz, że w sercu twoim bije uparte serce tego miasta. Choćby zawiodła wszelka pomoc, choć przyjdą dni głodu i moru, ostatniej stawki nie przegramy, stawki naszego honoru. I na koniec chciałabym powiedzieć państwu fragment wiersza autora, którego nazwisko być może wzbudzi zdziwienie. Otóż chcę powiedzieć państwu fragment dziennika podróżnego Włodzimierza Wysockiego. To rosyjski pieśniarz, rosyjski poeta, który w 1973 roku, przed pierwszą swoją wizytą w Polsce, pisał tak. Wjechaliśmy. W lusterku z zewnątrz państwo widzę nasze. Oj, za granicą jestem pierwszy raz. Na złość niektórym jestem i zobaczę Warszawę, Paryż i 100 innych miast. I nagle mózg rozsadzać zaczął czaszkę. Wróciło to, co wraca nie od dziś. Powstanie przypomniało się warszawskie. I polski ból w rosyjską wtargnął myśl. Wzywali pomocy, błagali o broń, a nasi sztabowcy zatrzymali front. Chcieliśmy przez Wisłę z marszu, jak się da. Niektórzy płakali, słysząc wciąż. Nielzia. Było, minęło, lecz do dzisiaj w sercu niczym odłamek tamte sprawy tkwią. To czekanie naszych krasnoarmiejców i ten haniebnie zatrzymany front. Czemu stały armie 63 dni, patrząc jak powstanie nurza się we krwi? Ponoć był to akt, taka nasza gra, żeby wiedział Zachód, kto tu rację ma. Chyląc głowę w pokłonie jadę przez Warszawę, polską Warszawę. Czuję, wierzę i śnię na jawie, że w Warszawie jestem, w Warszawie. Oto ona, odbudowana. I ta sama i nie ta sama, przez szaleńców z ziemią zrównana, niezrównana, nieporównana. Pańskiej, hardej Rzeczpospolitej, Polsce twardej i Polsce sprytnej, od zachodu i wschodu bitej, lecz zadziornej i niespożytej, i Warszawie, bliskiej od dawna, tak skrzywdzonej podczas powstania. Legendarnej, pięknej jak panna. Do swidania, mówię. Do swidania. Jaki wiersz inspirowany powstaniem powstałby w 2011 roku? Niech każdy z państwa sam sobie odpowie. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie za to wystąpienie.